Chwała Jezusowi, kochani bracia i kochane siostry. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym takie krótkie nagranie zrobić, taką krótką refleksją, podzielić się na temat głoszenia Ewangelii. Wiem, że wielu z was chce głosić Ewangelię, docierać do ludzi z przesłaniem o zbawieniu, o tym, żeby ludzie się nawrócili, żeby ludzie się upamiętali i zostali zbawieni. Jako że spełnia lata, obserwuję, że jest pełno akcji ewangelizacyjnych, że jest pełno koncertów, no różnych form treści docierania z Ewangelią. I chciałbym, żebyśmy to robili właściwie. I bazą wyjścią do mojego krótkiego nagrania dzisiaj będzie werset z listu do Rzymian 3:23, który mówi tak, parafrazuję. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są darmo zbawieni poprzez krew Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, zanim pójdziemy dalej, chciałbym wam pokazać taki obraz, taką ilustrację, która pomoże mi wyjaśnić, o co mi chodzi. Załóżmy, że boli cię ząb. Już tak cię ząb boli, że musisz coś z tym zrobić. Idziesz do sklepu, kupujesz tabletkę. To jest tabletka przeciwbólowa. Łykasz ją za jakiś czas. Tabletka zaczyna działać. Ząb przestaje boleć. Później ból wraca. Znowu sięgasz po tabletkę i znowu łykasz ją i ząb przestaje boleć. Ale za jakiś czas ból już jest tak niemiłosierny, że tabletka już nie działa, już nie pomaga. Chcesz czy nie chcesz, musisz iść do dentysty i się z tym rozprawić. Bracie, siostro, ta tabletka, którą połykasz, kiedy boli cię ząb, ona tak naprawdę nie rozwiązuje problemu. Ona tak naprawdę nie sprawia, że ten ząb zostanie uzdrowiony, że się oczyszcza, że tak naprawdę wraca do zdrowia. Nie. Ta tabletka działa tylko na twój układ nerwowy i go znieczula. Czyli tak naprawdę zostałeś bardziej lub mocniej przez tabletkę znieczulony, jednak ona nie rozwiązała problemu, nie uzdrowiła twojego zęba. Ona tylko znieczuliła twój układ nerwowy na pewien czas. A i tak, prędzej czy później musisz iść do dentysty i się z tym rozprawić, czy ci się to podoba, czy nie. I teraz, moi drodzy, posłuchajcie mnie. Jako że jestem zbawiony od 15 lat, Bóg powołał mnie do głoszenia Ewangelii. Nie uważam się za największy autorytet, nie uważam się za kogoś mądrego. Jednak, kiedy głoszę Ewangelię, staram się ludziom przekazać prawdę biblijną. Bazuję na Słowie Bożym. Mówię, w Słowie powiedziano i staram się, żeby przeze mnie przepływała mądrość Boża, żeby przeze mnie przepływało Słowo Boże i prawda Ewangelii. I nie chcę, żeby ludzie połowicznie się nawrócili. Nie chcę, żeby ludzie bazowali na swoich emocjach, odczuciach, ale też nie chcę mówić ludziom to, co oni chcą usłyszeć. Nie chcę zmiękczać, przekręcać, dostosowywać swojej Ewangelii do potrzeb danego człowieka, z którym rozmawiam. Nie chcę, bo nie jestem sprzedawcą, bo nie jestem komiwojażerem, nie sprzedaję Ewangelii, głoszę Ewangelię. I co człowiek z tym zrobi, to już jest jego decyzja. Moim zadaniem, jako ucznia Pana Jezusa Chrystusa, jest przekazać prawdę o Ewangelii. Nie zmiękczać jej, nie rozwadniać, nie mówić to człowiekowi to, co chce usłyszeć. Mam przekazać to, co Bóg nam powiedział. A w trzecim liście, w trzecim rozdziale listu do Rzymian, jak i w wielu innych wersetach w Słowie Bożym, jest wyłożona prawda Ewangelii. Że my, jako ludzkość, jesteśmy grzesznikami. Że naszym największym problemem jest to, że jesteśmy grzesznikami, żyjemy w grzechu, żyjemy w buncie przeciwko Bogu i zgrzeszyliśmy. Jeżeli nie będziemy pokutować, jeżeli się nie nawrócimy, to nie zostaniemy zbawieni i pójdziemy do piekła. I teraz, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie, jako że jest lato, jest wiele obozów, wiele ewangelizacji, wiele koncertów, wiele różnych akcji, które mają na celu przekazać Ewangelię. Chwała Panu Jezusowi. Niech się to dzieje. Niech każdy z was wychodzi jakkolwiek potrafi, gdziekolwiek Bóg go pośle z głoszeniem Ewangelii. Ale proszę was, żebyście się zastanowili, co przekazujecie. Jaką Ewangelię sprzedajecie ludziom? Co im mówicie? Ponieważ często jest taka połowiczna, taka nieprawdziwa, dostosowana do człowieka, do potrzeb, do sytuacji Ewangelia. Często mówimy ludziom o snach, które oni mają, o pragnieniach. Często mówimy im, że Bóg spełnia wszystko to, co oni sobie życzą. Że rozwiąże to i tamto, da tamto i tamto. Często widzę i słyszę, że Pan Jezus, Pan Bóg jest przedstawiany, że tak powiem, jako dżin. Dżin, który wystarczy potrzeć lampę
i On spełnia życzenia. Moi drodzy, nie możemy tak mówić. Przekaz Ewangelii jest prosty. Człowiek jest grzesznikiem. Jeżeli się nie nawróci, pójdzie do piekła. I przez to Pan Bóg dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który złożył swoje życie w ofierze na krzyżu. Poszedł na krzyż, przelał swoją cenną krew, oddał swoje życie za grzeszników. I trzeciego dnia zmartwychwstał. Chwała mu i cześć. I jedyne, co ludzie muszą zrobić, to uwierzyć w tą Ewangelię, pokutować, nawrócić się i odwrócić się do grzechu, od grzechu i przyjąć łaskę. Bóg to nie jest dżin. Pan Jezus nie umarł, żebyś miał samochody, żebyś miał kasę, żebyś spełniał swoje cielesne zachcianki. Pan Jezus przyszedł rozwiązać twój i mój i tych ludzi, tego całego świata największy problem. To, że jesteśmy grzesznikami. Pan Jezus przyszedł uratować nas z naszych grzechów. Pan Jezus przyszedł nas zbawić. Pan Jezus przyszedł po to, żebyśmy nie poszli do piekła, żebyśmy nie poszli na wieczne potępienie. A często opowiada się Ewangelię w stylu: nie mam kasy. Nie martw się, oddaj swoje życie Panu Jezusowi, On się tym zatroszczy. Nie mam małżonka bądź żony. Nie martw się, zmów modlitwę grzesznika. Pan Jezus ci da wszystko, czego potrzebujesz. Nie mam tego, brakuje mi tego, mam problemy z tym. Nie martw się, Pan Jezus ci to wszystko da, tylko zmów modlitwę grzesznika. Jest taki nacisk na to zmówienie modlitwy grzesznika, jakby to miało wszystko załatwić. A później część ludzi leci do kościoła albo od razu na fejsa wrzuca wiadomości, ilu tu się ludzi nie nawróciło, ilu ludzi zmówiło modlitwę grzesznika i teraz już są zbawieni. Ale doświadczenie, obserwacja pokazuje mi, że to nie działa. Doświadczenie mi pokazuje, że ludziom, którym powiedziałeś to, co oni chcą usłyszeć, to, że oni mieli jakieś cielesne dążenia, pragnienia, których nie mogli normalnie zrealizować, a ty powiedziałeś mu, że Pan Bóg mu to da. On zmówił modlitwę grzesznika, ale tego nie dostał. Ci ludzie odwracają się od Boga, bo okazało się, że Pan Jezus, którego im zwiastowaliście, nie jest dżinem i nie spełnia życzeń i pragnień. Owszem, ja sam tego doświadczyłem, że Pan Jezus poukładał moje życie, bo było totalnie w rozsypce. Dał mi wszystko, czego potrzebuję. I to jest prawda. Jednak to wszystko było jakby ponad tym, jakby dodatkowe, ponieważ Pan Jezus, Pan Bóg rozwiązał mój największy problem, to, że byłem grzesznikiem i byłem na drodze do piekła i szedłem do piekła. Jakbym się nie nawrócił, nie upamiętał, to poszedłbym do piekła. I to Pan Jezus dla mnie zrobił. Pan Jezus zbawił mnie z moich grzechów. Jestem teraz uświęcony, oddzielony od grzechu. Jakbym umarł, idę do nieba. Mój największy problem, to, że byłem grzesznikiem, został rozwiązany poprzez to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. I to jest najważniejsze przesłanie Ewangelii. Bracia, siostry, wiem, że chcecie dotrzeć do ludzi. Wiem, że to, co teraz mówię, to jest taka twarda prawda, którą ludziom musimy przekazać. I często my bazujemy na swoich emocjach, na myślach. Często bazujemy na tym, co nam przychodzi do głowy, że zbyt twardo będziemy do ludzi mówić, że się odwrócą i pójdą. Że twarda to mowa o grzechu, upamiętaniu, o pokucie. Że możemy tym ludzi wystraszyć. Albo sami czujemy się źle, mówiąc im to. Ale nie martw się. To jest prawda Słowa Bożego. Taka jest prawda Ewangelii. I tak powinien się przekazać. Być może człowiek się naprawdę odwróci od ciebie, nie będzie chciał tego słuchać i pójdzie w swoją stronę. Być może. Ale usłyszał Ewangelię i dokonał po pierwsze wyboru. I już teraz piłka, że tak powiem, kolokwialnie, leży po jego stronie boiska. Co z tym zrobi? A po drugie, skąd wiesz, że za jakiś czas nie usiądzie, nie przemyśli tego jeszcze raz i się naprawdę nie nawróci i klęknie przed Bogiem i naprawdę będzie zbawiony. Bracie i siostro, głośmy prawdę Ewangelii. Tak robi to Pan Jezus, jak robili to apostołowie. Nie uciekali od trudnych tematów, ale zawsze, jak zobaczycie w listach apostolskich, w dziejach, krzyż, Ewangelia, pokuta, nawrócenie, zbawienie były w centrum głoszenia apostołów. Nie możemy od tego uciekać. Róbmy tyle, ile się da. Głośmy Ewangelię, ale prawdziwą Ewangelię. Nie zwiększajmy jej przekazu, bo wiecie, że kiedyś przyjdzie dzień, że i Pan Bóg nas z tego rozliczy. Z każdego słowa zdamy relację, z gwiastowania niepełnej, takiej rozmiękczonej, byle jakiej Ewangelii, tylko po to, żeby człowiek zmówił tą klasyczną modlitwę grzesznika, z tego też możemy zdać relację.
Jest jeszcze coś, mówiłem o tym w poprzednim nagraniu. Dajemy człowiekowi fałszywe poczucie zbawienia. Zmówić modlitwę grzesznika i idź żyć swoim życiem. Ale to nic, najważniejsze, że ten człowiek zmówił modlitwę grzesznika, już tam Duch Święty zadziała. I dajemy człowiekowi fałszywe poczucie, że on jest zbawiony. Później się dziwimy. Jeżeli już jest w kościele, to jest sukces, ale siedzi 5-10 lat w ławce i tak naprawdę może z nim o wszystkim porozmawiać, ale tak nie za bardzo wiadomo, czy on jest nawrócony, czy przeczytał coś w Słowie Bożym. Nigdy nie słyszałeś świadectwa z jego ust, nigdy nie słyszałeś modlitwy. I tak się zastanawiasz, co on właściwie robi, czy on jest wyzbawiony, czy on jest nawrócony. Być może ktoś jemu zwiastował fałszywą Ewangelię i dał fałszywe poczucie, że jest nawrócony. A tego byśmy nie chcieli. Chcemy, żeby ludzie zostali zbawieni. A to zbawienie jest darmo z łaski poprzez to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Jeżeli człowiek upamięta się i nawróci i będzie pokutował ze swoich grzechów, zostanie zbawiony. I taką Ewangelię głośmy. Chwała Jezusowi. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście.